Cześć, witajcie. Z tej strony znowu Opera i tym razem pokażę Wam najnowszą aktualizację, która wyszła do Warframe. Otóż w najnowszej aktualizacji pokazał nam się zarówno skin do Rhino, do Yat Kitag i do Syandany. Jest to zestaw Palatine, coś w rodzaju Paladyna. Możemy oczywiście kupić oddzielnie skórkę. Tak to wygląda. I oddzielnie możemy sobie zakupić całość. Natomiast, co jeszcze ciekawe, ponieważ mamy coś w rodzaju weekendu zdobyczy, to na przykład dostajemy wszystkie zestawy na mody, wszystkie zestawy modów, dwa w cenie jednego. Więc jeżeli ktoś to inwestuje, to rzeczywiście tym razem będzie miał czym się popisać. Otrzymujemy skórkę do Excalibura, protopancerz, który widzieliśmy już w grze PC tego studia. Grze, która była wcześniej dla Warframe protoplastą. Zatem jak tam sobie chcecie, też możecie sobie to cudo zakupić. Dodatkowo jeszcze przyszedł nam nowy Warframe, który możemy sobie zbudować w klanowym dojo. Tam, gdzie mogliśmy zakupić sobie projekty Volta, Zephyr. I on też będzie tam dostępny w kawałkach na takiej samej w zasadzie. Dodatkowo jest jeszcze skin do Galantine? Nie? Nie, do Glaive. O, przepraszam was bardzo. Jest jeszcze skin do Glaive, tylko nie wiem, czy do wersji Prime też się tyczy. Wygląd. Skórka jest. Skórka proto Glaive. Czyli skórka. Czyli to ostrze, ten glaive, który jest właśnie dostępny w tej samej grze, w której i był dostępny Excalibur Proto. Dokładnie. Niewiele więcej się zmieniło. Kilka poprawek, kilka patchy, zatem nie macie tak naprawdę na co się rzucać. Natomiast polecam Wam, jeżeli jeszcze nie macie skórki do Rhino, wrzucić sobie tą skórkę. Dodatkowo jeszcze mamy dostępną do 30 skórkę do Nyx. Te skórki, których już nie ma w ofercie, jest to Nemesis Nyx. Jest to trochę różnica, jak widzicie. Nemesis Nyx razem z hełmem oczywiście jest dostępny w tej skórce Orchi. I dostępna Valkyria w niedawno wydanej skórce. Dobra, to by było na tyle wszystkich patchy. Kiedy tylko uda mi się zdobyć Wukonga, momentalnie sami zobaczycie, jak on działa, jak on wygląda. A póki co, trzymajcie się, do zobaczenia w grze.